18 lutego wspominamy świętego Franciszka Redziclet, męczennika. Franciszek urodził się 19 sierpnia 1748 roku w Grenoble w Hiszpanii. Sakrament Chrztu Świętego otrzymał już na drugi dzień w kościele świętego Ludwika w Grenoble. Był 10 z 15 rodzeństwa. Jego rodzice trudnili się kupiectwem. Była to pobożna rodzina. Jego siostra była karmelitanką, a jeden z braci karuzem. Rodzice, widząc jego pobożność, zapewnili mu możliwość nauki w szkołach prowadzonych przez zakonników. W wieku 21 lat Franciszek wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego a Paulo. 17 marca 1773 roku otrzymał święcenie kapłańskie. Pracę zaczął w Lyonie, ale po kilku miesiącach został przeniesiony do Annecy. Tam przez 15 lat był profesorem w seminarium duchownym i uczył przyszłych kapłanów. Był bardzo zdolnym i sumiennym nauczycielem. Ksiądz Franciszek wielokrotnie prosił o możliwość wyjazdu na misję do Chin. W końcu otrzymał pozwolenie i wkrótce 2 kwietnia 1791 roku udał się na daleką wyprawę misyjną. Dotarł szczęśliwie do Macao. Rozpoczął tam pracę misyjną w trudnych warunkach, musząc jednocześnie nauczyć się miejscowego języka. Po krótkim czasie został przeniesiony do prowincji Huquang w centralnej części kraju. Tam pracował 27 lat do końca życia. Największą i jedyną jego troską było zbawienie ludzi, wśród których pracował. W 1811 roku rozpoczęły się prześladowania chrześcijan w Chinach. Ksiądz Franciszek Klet musiał się ukrywać. Niestety został zdradzony i aresztowany 16 czerwca 1819 roku. Przy aresztowaniu został dotkliwie pobity. W więzieniu dużo czasu poświęcał na modlitwę, pocieszał innych więźniów, a chrześcijan zachęcał do wytrwania w wierze. W więzieniu też sprawował posługę kapłańską. 18 lutego 1820 roku wyprowadzono go z celi. Wiedział, że idzie na miejsce stracenia. Przed szubienicą modlił się żarliwie, a potem powiedział, że jest gotowy na śmierć. Miał 72 lata. W nocy chrześcijanie pochowali jego ciało na cmentarzu. Został beatyfikowany 27 maja 1900 roku, a kanonizowany 1 października 2000 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Franciszek aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.